Kochani, bardzo cieszę się na dzisiejszą rozmowę. Znamy się już kupę lat. To po prostu wspaniała, niesamowita kobieta rakieta Grażyna Wolszczak. Zapraszam do rozmowy. Będzie pikantnie. Wybierz swój cel i odkryj całą gamę produktów, które pomogą Ci w jego osiągnięciu. Gotowa na pozytywne zmiany w życiu? Bardzo cieszę z tej rozmowy, bardzo, dlatego, że mam taki swój wstęp, że zawsze mówię o tym, że zapraszam osoby dla mnie szczególne, kobiety szczególne, które nie przez przypadek pojawiły się w moim życiu. A ja, ten wywiad dla mnie jest taki bardzo też emocjonalny, bo przecież my się już bardzo długo znamy. Bardzo, bardzo, bardzo. Wiesz co, ja sobie myślę, że trochę to ta nasza znajomość jest trochę przez przypadek, ale jak wiadomo, że w życiu nie ma przypadków, no to gdzieś tak musiało być. A nawet znasz jakieś kompromitujące szczegóły z mojego życia? Nie, no ja pamiętam, wiesz co. A to ale gramy a może powiedzieć, tak. Gramy już? Gramy. Dobra. No pamiętam słynnego Roberta Devotion. Jak byłam na jego pokazie. I mówię, no nie, no w ogóle fajnie. To chyba był jakiś jeden z pierwszych twoich pokazów. Tak. Jeszcze były to takie materiały nie najwyższej jakości, jakby mi ktoś pokazał, to ja bym chyba to skojarzyła, że to był ten pokaz, ale pamiętam, że absolutną świeżość taką i młodość i to wszystko było widać, że to będzie taka, tylko mówiłam, Boże, i co z... Ale po co ten pseudonim Devotion? Bo ja byłem na wakacjach w Monachium i sobie kupiłem taką koszulkę i tam był napis Devotion. Ja sobie wymyśliłem, że jestem Częstochowy, a to miłosierdzie poświęcenie, to ja będę miłosierny Robert, nie? Okej. Okay. Znaczy żenada trochę. No. Przyznaję się, ale byłem młody i głupi. Ale tak, ale fajnie. Nie, wszystko jest dobrze. Każdy ma różne etapy rozwoju. I to jest z różnych rzeczy się wyrasta. Chyba mi pojechałaś trochę. Nie, no śmieję się przecież. Różne rzeczy. Wiesz, przed wejściem tu na antenę twoją rozmawialiśmy o pewnym koledze, który też gdzieś błądzi. Tak, no, tak. Ale błądzić jest rzeczą ludzką, więc co tam. Nie, no pewnie, że tak. Ale wiesz co, na pewno chciałem powiedzieć taką, przypomniała mi się taka anegdotka, że nie wiem, czy masz świadomość, jak na przykład twoja jedna rola wpłynęła na społeczeństwo i w tym na moją mamę na przykład, wiesz? Jej? No, ja wam pokażę. Aha, okej, okay. Ale jak na mamę? Na moją, oczywiście, tak, słuchaj. Gadasz? Nie wiem, czy ty masz świadomość tego. Słuchaj, wszystkie po prostu koleżanki mojej mamy i moja matka. No. To był w ogóle, słuchaj, zapalnik w mojej rodzinie taki, że moja mama chciała zmienić swoje życie po tym filmie. Okej. Okay. W taki sposób, wiesz, że to był film, który przebudził trochę, wydaje mi się, kobiety. Tak, no. Tak. Ja myślę, że w ogóle Katarzyna Grochola o tym zaczęła opowiadać, dlatego stąd jej taki niesamowity sukces wydawniczy i zresztą zasłużony. I też fajnie, że trafiła w swój czas, kiedy właściwie ta era kobiet, bo nie udawajmy, to cały czas te kobiety są w jakimś niesamowitym natarciu teraz. To ona się zaczynała, że Grochola powiedziała kobietom, hej, ogarnijcie się, zmieńcie swoje życie, naprawdę rozstanie nie jest tragedią, życie zaczyna się w każdym momencie, można je zacząć od nowa i to jest w porządku. I te dziewczyny rzeczywiście, te po 40, po 50, wiesz, zaczęły tak, mówią, a super. No i hajda, no fajnie, ale fajnie, że to mówisz. No że nie, mama... ja to w ogóle bardzo wspominam, wiesz, w taki sposób, że pamiętam jak ten film moja mama zobaczyła, bo w ogóle nie wiem, czy ona była na nim w kinie, ale pamiętam, że było takie poruszenie, wiesz, w mojej rodzinie bardzo i to trwało przez jakiś czas. No i też ja tak też bardzo mocno zaznaczam wszystkim znajomym, że wiesz, tak to też trochę trudno jest być taką ikoną, bo nie wiem, czy ty wiesz, ale kobiety cię bardzo lubią, bardzo. Słuchaj, wszystkie moje klientki, zawsze jak jesteśmy w pracowni i coś tam, to jest takie, ale ta Wolszczakowa wygląda, Jezus, jaka ona jest piękna, jaka w ogóle ta... No, to jest fajne, tak, nie? To jest bardzo fajne. Co prawda za tym idzie, jak na swoje lata,
Tak? Takie, a może to jest mój, wiesz... Myślę, że twój. Mi się wydaje, że chyba ludzie, wiesz, nie ten... Nie googlają. Wiesz, że jakieś zgooglowałem, przyznaję się, bo w ogóle miałeś, jakby totalnie nie ten, nie ogarniałem. Tak? Wiesz, jak to coś mi się tam nie... Mówię, ale ciekawe, nie? I to jest zawsze taka... Zresztą i kogokolwiek nie wgooglasz, to masz, wiesz, no pod wyszukiwarka ci podpowiada wiek. Tak. Nie? Czy tam, a później partner, czy tam... No tak, tak. Nie? Bo ludzie są ciekawi takich. Te najczęściej wyszukiwane. A opowiedz mi w ogóle jeszcze coś takiego, bo jak to jest być taką normalną kobietą w showbizie? Bo to nie jest dla mnie, wiesz, normalne bycie normalnym, a ty jesteś tak do, wiesz, do cna zwykłą, fajną kobietą. Tak, ja też tak uważam. W kontakcie takim na pewno, nie? Gdzieś, wiesz, nigdy, no może dlatego tak sobie myślę, że wiesz, że jak taki nastolatek, no nie wiem czemu Julka Wieniawa, przepraszam cię Julka, przyszła mi do głowy, wiesz, dostaje bardzo, bardzo szybko te akceptacje i ten podziw i tych fanów i, no, i te zasięgi i to wszystko, to no myślę, że trudno sobie z tym poradzić, że bardzo łatwo uwierzyć, że jesteś kimś nadzwyczajnym i że, wiesz, ja nie mówię, że Julka nie jest nadzwyczajna, jest nadzwyczajna, no, ale ty jesteś nadzwyczajny, ja też jestem nadzwyczajna, ale wiesz, że gdzieś można odlecieć, a ja te akceptacje i tę popularność dostałam dosyć późno, bo tak mi się, wiesz, no, życie ułożyło, że na przykład od razu po studiach w Akademii ja wyjechałam do Poznania. Wiesz, to nie był czas, kiedy było tyle kanałów telewizyjnych i... Co? To nie przerywaj, chodź na kanał. Moja mysz. Chodź, słucham dalej, chodź Kubasku. I słuchaj, i były dwa programy w telewizji, wiesz, i seriali się robiło, nie wiem, no, jak na lekarstwo. I, no i tak, i stąd to, że nagle zaczęłam być rozpoznawalna na ulicy, to przyszło dosyć późno, więc ja zawsze mnie to dziwiło. Jak ktoś mi mówił dzień dobry na ulicy i ja mówię, ojej, przepraszam, tak od razu, wiesz, takie poczucie winy, ale skąd my się znamy? Proszę mi przypomnieć. No z telewizji. I ja dalej nie kojarzę, wiesz. Dalej mi się wydaje, że jak gdzieś spotkałam kogoś w telewizji, jak ktoś tam pracuje, tak, przy produkcji, a ja go nie kojarzę. Aha. I wiesz, i to musiałam się tego nauczyć, że ludzie mnie rozpoznają. Więc ja myślę, że to też z tego wynika, że wiesz, no, że nigdy w tej chwili, kiedy wiesz, no jestem, mam swój teatr, z Asią Glińską prowadzimy, to w ogóle słowo dyrektor mi nie przechodzi przez gardło. Prezes tym bardziej. W ogóle, no i ktoś mówi pani dyrektor i ja myślę, że się ze mnie nabija, wiesz. No, no także tak, takie mam... Mówię, no dobra, to co ja chcę być? No szefowa, no to jeszcze tak mi bardziej pasuje. Ale to myślę, no, że to się po prostu bierze stąd, że wiesz, że jakby no nie masz potrzeby puszenia się, nie? No po prostu jakby robisz swoją pracę, robotę. Nie mam w ogóle, wiesz, takiego poczucia, że... znaczy zawsze mam poczucie takiej zespołowości, wiesz, że coś robimy razem, że jeżeli kogoś zapraszam do projektu, to nie ma sytuacji, że on jest ode mnie zależny, czy nawet pani garderobiana, czy ktoś, wiesz, to, że razem coś robimy i to, że ja tam podejmuję pewne decyzje, które mają na niego wpływ, to nie znaczy, że on jest mniej ważny, czy coś takiego, rozumiesz? No, takie naturalnie gdzieś mam to w sobie. I pewnie to stąd wynika, że ja jestem taka ciągle normalna i że zostaję tak naprawdę na tym samym poziomie komunikacyjnym ze wszystkimi. Ale ja to w ogóle bardzo, bardzo lubię w tobie i się przyznaję, że większość osób, z którymi pracuję, to jakby nie wykazują tej chęci, wiesz, puszenia piór. A ja zawsze powtarzam, że znowu u mnie w pracy trochę jest tak, że, bo też mam takie podobne trochę podejście, że mam wrażenie, zawsze mówię, że dla mnie wartością dodaną do mojej pracy i taką pozytywną konsekwencją jest to, że pracuję z gwiazdami.
Ale jakby nie miałem też nigdy potrzeby budowania siebie na tym, z kim pracuję. Nie? Bo jak po prostu robię fajne rzeczy, chcę, żeby kobiety wyglądały dobrze, żeby się czuły, nie wiem, pewniej, bardziej seksownie i piękniej. I jakby na tym się skupiałem, a nie na tym. Znaczy to jest miłe oczywiście, jak ktoś się pojawia. No, ja na świeżo, wiesz, wczoraj premiera w twoim teatrze, wyglądałaś pięknie. I to jest dla mnie takie super, kiedy widzę, że ktoś zakłada mojego ciucha i ja się wtedy wewnętrznie tak cieszę w ogóle, wiesz, i jestem szczęśliwy. Ale rzeczywiście bardziej po prostu zawodowo to traktuję, że po prostu no, mam rzeczywiście później zdjęcie osoby znanej w mojej sukience i rzeczywiście w social media to jakby tak wrzucam, ale nie mam czegoś takiego, że na przykład mi to tak bardzo, bardzo jakoś, wiesz, mnie to robi. Tak. Ale tak samo się cieszysz, jak panna młoda wygląda. Bardzo, no pewnie. Pięknie w twojej sukience. No, lubię bardzo, więc bardzo. To jest super, absolutnie. A chciałem się też zapytać, bo to pytanie też dziewczynom zadaję często. Jaka jest Grażyna Wolszczak prywatnie? Czy ona się jakoś bardzo różni od tej? Nie, taka sama, dokładnie. Taka sama. Dokładnie taka sama. To nie, znaczy wiesz... Bo czasami dziewczyny mówią mi, że mi nie powiedzą, że w ogóle, że mi się, wiesz, odczepił, że prywatnie... To jest tak jak z kłamstwem, wiesz, że ja na przykład w ogóle nie kłamię. Dlatego, że nie umiem. Znaczy czasem tak, ale muszę się tak przygotować do tego i tak sobie wkręcić, że... A jak mnie, wiesz, jak mnie zaskoczysz i ja nie jestem przygotowana, to zawsze ci odpowiem prawdę i potem mówię, no chyba cię porąbało, no. Bo czasem to są takie, że dlaczego ja mam na to odpowiadać? No nie ten. No i to jest... I to jest to samo, jak mnie pytasz, co, jak jestem prywatnie. No nie potrafiłabym tego, wiesz, to nawet nie... To miejsce na kreację gdzieś tam zostawiam sobie na scenę i to jest fajne, że tam mogę poszukać jakichś innych wersji siebie, bo... A to ładne, innych wersji siebie. No tak, no bo nie oszukujmy się, no, każdy aktor też buduje na sobie postać, więc... Więc rzeczywiście no, rzadko zdarzają się, ale rzadko się zdarzają takie no, mocno kreacyjne, że ktoś się przeistacza łącznie z wyglądem, że wiesz, że tyje jak Robert De Niro do Wściekłego Byka, że przytył tam 40 kilo i potem... No, są takie historie, ale to są no, rzadkie przypadki. A tak naprawdę to aktor buduje na sobie, na swojej wyobraźni. Jakby zachował się w tym momencie i nie dość, że dysponuje, wiesz, swoją twarzą i swoim głosem, to jeszcze swoim charakterem, więc tak naprawdę to są, tak jak powiedziałam, różne wersje. A masz jakąś swoją ulubioną rolę, do której jakoś wracasz w głowie czasami sobie, tak? Wspominasz ją? Wiesz co, chyba nie. To jest, zawsze jest ważne to, co jest przed. Wiesz, że coś nad czym się teraz pracuje i każdy kolejny projekt jest tym najważniejszym projektem, bo on się dzieje tu i teraz i wiesz, i cała energia i całe wszystko jest na tym skoncentrowane. I tak jak widziałeś wczoraj, byłam totalnie, no to totalny zgon miałam rzeczywiście, bo ten moment premiery jest takim momentem weryfikującym to, nad czym pracujemy, wiesz, jest to konfrontacja z publicznością i do końca nigdy nie wiesz, jak publiczność będzie reagować, czy to, co robimy, ma sens. Ale przyznaję się, że to się trochę udziela, wiesz, bo nawet tak jak wczoraj pozwoliłaś mi trochę być na backstage, to ja miałem w pewnym momencie taką mini spinę, wiesz, że jak tam stałem i tak czekałem na ludzi, którzy wchodzą, to jest coś takiego, że to się udziela, że masz świadomość tego, takiego celebrowania tej chwili i że to jest ta premiera i że to jest tak istotne. Ja myślę, że szczerze, myślę, że to wszystko jest takie trochę luźniejsze, w sensie, że to po prostu płynie, że to się, wiesz, jakby wydarzyło, że było mnóstwo tych prób i jakby to wszystko jest takie, wiesz, spektakularne i już fajne. I od dzisiaj już tak będzie, bo to wiesz, bo to już aktorzy też się uczą, że jak rozkładać siły, wiesz, no to przedstawienie, powiedzmy może, no nic się nie stało. Tak. Jest mocno wysiłkowe, mocno fizyczne dla chłopaków i dla Zośki.
Zborowskiej. Mogę powiedzieć? Tak, oczywiście. Michał Żurawski, Piotr Głowacki, Maciek Zakościelny, Marcin Korcz, Jakub Sasak i Jędrek Hycnar oraz Zofia Zborowska. Taka drużyna marzeń naprawdę udało nam się zebrać i to jest bardzo, bardzo takie wymagające przedstawienie i fizycznie. No fizycznie i... bardzo szczególnie, bo widziałem, że tam się działo dużo. Tak. Choreografia, super. No, Także to, to jest ten moment naprawdę premiera bardzo wysiłkowa, a teraz już będą znajdować przyjemność w bawieniu się tym wszystkim, rozłożącej siły, tak żeby to nie było aż takim wysiłkiem. Ten wydatek energetyczny sobie znajdą właściwy. Także to już będzie fajne. Natomiast premiera jest zawsze najbardziej masakrycznym dniem. Takim świętem z jednej strony, a z drugiej strony, spinka. Bo ja też mam właśnie taką swoją misję, że ja też bardzo chcę tak uczulać w ogóle ludzi i widzów na to, że my właśnie zawsze często widzimy tylko ten efekt końcowy. Nie? Mhm. Jakby rzeczywiście przeglądałem i twój profil, i garnizonu, i widziałem też jakieś zdjęcia z prób, z czegoś tam, i tego rzeczywiście było sporo, i to się działo już, od bardzo długiego czasu, a my zawsze widzimy ten efekt końcowy. I tak samo jest, tak samo jest często z tymi karierami jednak, że jak rozmawiam z dziewczynami i u mnie było tutaj bardzo dużo różnych kobiet i też przytoczę taką fajną anegdotkę, którą powiedziała się Blanka Lipińska, która właśnie wspomniała o tym, że nie kłamie, bo nie umie. To jest bardzo podobne do tego co powiedziałaś, że też nie kłamie dlatego, bo się boi, że musi to wszystko pamiętać. Ale bo trzeba pamiętać to kłamstwo. Ale właśnie w tej rozmowie z nią też poruszyliśmy taki temat i myślę, że to też jest bardzo ważne, że jakby nie będę mówił tutaj o tobie, bo wspomnieliśmy właśnie o tych młodych nazwiskach, że trochę jest tak, że coś się dzieje, jest pstryk, są flesze i każdy po prostu widzi tylko ciebie, na ściance, ciebie jako panią dyrektor teatru, ale ludzie nie widzą tego, co się działo po drodze, nie? Ile to jest po prostu cholernej roboty, ile to jest wyrzeczeń, Tak naprawdę, przepraszam, znowu wrócę do tego, tej naszej premiery Garnizonu Sztuki, że to jest o tym, tu akurat mamy o sportowcy są tymi osobami, o których myślimy, też widzimy ich z tymi pucharami, nie z tymi sukcesami, wtedy jak zdobywają medale, jak strzelają bramki, a tak naprawdę to, jakim kosztem doszli do tego i ile fang w nos musieli ile razy się musieli przewrócić, żeby nie powstać, to naprawdę tylko oni to wiedzą i też o tym chcieliśmy powiedzieć. A wydaje mi się, że właśnie szczególnie chyba strefa sportowa jest tak mocno uwrażliwiona w tym kontekście, bo ja mam takie też odczucie, że nawet ja miałem takie zdanie zawsze o sportowcach, że dla mnie to tak sobie pobiega trochę, nie? Bo w tych innych zawodach troszkę jest tak, że to wszystko jest trochę bardziej brokatowe i bardziej takie wizualne. Ładnie, prawda? Że jednak aktor ma deski teatru, są te próby, ale to zawsze jest takie artystyczne i takie trochę bardziej pompatyczne. A ten sport to masz tą murawę i siłownię, nie? Umówmy się, Mija, uspokój się. Aktor tak naprawdę, co aktor umie? Umie chodzić, mówić, to jest... O! Chodź tutaj. Tylko umie chodzić, tak, tylko. Nie ma żadnego takiego konkretnego... No chyba, że jest aktor śpiewający, to rzeczywiście to jest... jakaś wyższa szkoła jazdy. Ale tak naprawdę te kariery sportowe to są rzeczywiście lata takiej żmudnej i prawdziwej pracy nad ciałem, nad psychiką, nad wszystkim. Ale ja myślę, że jeżeli w ogóle mówimy o zawodzie aktora, bo tak to trochę sobie ujęłaś teraz, ale uważam, nie śmieję się, ale uważam, że to jest też bardzo wymagające, bo jak byłem jakimś tam gnojem i grałem w jakimś tam mini teatrze, to jest w ogóle przerażające dla mnie, że aktor ma po pierwsze siłę, że ty wychodzisz, że ty jakby, myślę, że istnieje coś takiego jak trema cały czas pewnie, ale to jest w ogóle niesamowite dla mnie w tym kontekście, że człowiek wychodzi przed publiczność
grasz tą swoją rolę, a później zawsze masz troszeczkę jak z dziełem sztuki, że masz tą osobę oceniającą, tego widza, który później albo ma emocje po obejrzeniu spektaklu, bądź ich nie ma, prawda? Więc to jest niesamowite, tak, bo tyle, ile osób, tyle odbioru, ale to jest, wiesz, jakby... No dla mnie to jest aktor, w ogóle piosenkarz, muzyk, takie zawody sceniczne, dla mnie to jest coś ekstremalnego. Bo też uważam, że musisz mieć taką cholernie, wiesz, silną osobowość albo świetnie grać, że jesteś w stanie po prostu wyjść i jedziesz. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony jakieś muszą być charakterologiczne uwarunkowania, że wiesz, jaki jest dowcip o aktorze. Nie. Że po czym poznajesz, jak widzisz kogoś na rowerze i wiesz, że to aktor. Bo ma światełko skierowane na nas siebie. A to ładne, to ładne. No, wiesz, no gdzieś jest taka predyspozycja, że lubisz, aha, że na ciebie patrzą. Aha, lubisz, aha, koncentrować tę uwagę. Albo inaczej, albo jest to twój sposób na nieśmiałość. Jestem tak chorobliwie nieśmiały. Że przełamujesz. Janusz Gajos o tym mówił, że chciał właśnie przełamać to i wiesz, no i jakoś sobie z tym poradzić właśnie w ten sposób, jako ta scena, jako terapia. Mhm. Na nieśmiałość. No wiesz. To gruby temat. Ale no, też mi się przypomniała myśl, bo wcześniej chciałem właśnie poruszyć ten temat, że wiesz co, ja też bardzo, bo też to wyraźnie zaznaczam w tych wszystkich rozmowach, że ja też bardzo lubię w tej normalności, o której wspomniałem, którą uważam, że cechy przejawiasz tej normalności, jest to, że mi się też bardzo podoba, że jesteś też taka wspierająca, wiesz, że przecież tyle lat się znamy i jakby zawsze gdzieś tam, wiesz, dostaję telefon od ciebie, żebym cię gdzieś ubrał i to jest takie fajne, bo też no mam wrażenie, ja że... No to ja cię wspieram. No bardzo. Ty mnie wspierasz. Błagam cię, że zawsze mogę do ciebie zadzwonić i powiedzieć, mam tam pojutrze imprezę. Widzisz, a ja to odbieram całkowicie w drugą stronę, bo to też jest super, że też jesteś taką bardzo lojalną gwiazdą, z którą naprawdę jakby pracuję wiele lat i to jest dla mnie też super fajne, wiesz, że nie wiem, że dzwonisz, że masz premierę, że... No bo dla mnie to jest, wiesz, ogromne wsparcie, bo ja cały czas mam takie wrażenie... Ja mam wrażenie, że mówię, Boże, że ten Robert tyle dla mnie robi, a ja dzwoni. Nic, tak. Wpiszę ja w telefonie alarm. Boże, nawet jej szampana nie przyniosłam, ani nie, nic, podziękowaniu, Boże, ani mi nie... Naprawdę? Nie, no ja bardzo, wiesz, to jest, powiem ci, że to też jest niesamowite, że ja też nie chcę tak, wiesz, piętnować, bo to też nie chcę teraz dzielić na tych dobrych i złych ludzi w showbiznesie, ale trochę tak robię, wiesz, dlatego, że ja mam też takie bardzo dużo swoich doświadczeń, nie tylko tych pozytywnych, ale jakby buduję swoje życie na tych pozytywnych i powiem ci, że to naprawdę, to też jest rzadkość, wiesz, że ludzie są tacy, że są po prostu tacy lojalni, że właśnie nie mają problemu z tym, żeby, nie wiem, że siedzisz dzisiaj tutaj ze mną i rozmawiamy, wiesz, to jest też dla mnie takie super budujące, bo to nie jest standard, naprawdę to nie jest standard. No wiesz, no, przejawy, wiesz, takie ludzkie. Ludzie generalnie są, myślę, skoncentrowani na sobie. Mm-hmm. Wiesz, to jest największym błędem jest, że człowiekowi się wydaje, że wszyscy o nim mówią, nie? Że Boże, jak... A tak naprawdę człowiek jest skoncentrowany głównie na sobie, a może te gwiazdy, o których mówisz, są jeszcze bardziej skoncentrowane na sobie. Mhm. W związku z tym bardzo łatwo zapominają właśnie o kimś, kto dla nich coś robi właśnie. O tym, że tak naprawdę życie polega na wymianie energii i też nie tylko energii, ale usług też, wiesz, że ja robię coś dla ciebie, ty robisz coś dla mnie. No to jest chyba dla mnie oczywiste, ale niektórzy widocznie o czymś zapominają, nie? Że to działa w dwie strony. Też mam taką anegdotkę, wiesz, teraz mi się przypomniała, że pamiętam, że kiedyś dostałem maila, mogę powiedzieć, że początkującej aktorki, który był skonstruowany w taki sposób, że ona chce mi dać szansę na to, żebym ją ubrał, tak. I powiem ci, że na przykład jak tak sobie czasem, wiesz, dla Beki robię takie porównania, to jest takie niesamowite, że wiesz, że kurna, przychodzi tutaj po prostu Graża Wolszczak, super skromna kobieta, po prostu z ogromnym dorobkiem, siada, pije kawę, zakłada ciuchy, wybiega, wygląda świetnie, a tu dostajesz maila po prostu, wiesz, takiego. I ty jakby, i wiesz, i to jest jeszcze jakby taka opcja, że to jest takie nazwisko, że ja bym nawet w życiu nie wpadł na pomysł, żeby współpracować, bo jakby nie do końca moja bajka. A wiesz, a to jest właśnie tak napisany mail, że ty to czytasz i robisz, Jezus Maria, co ja mam odpisać?
I wiesz, no, i nie odpisujesz nic, nie? No lepiej nic. Ale to też jest super fajne, że... Znaczy z drugiej strony też zazdroszę takiej pewności siebie, nie? Bo ja bym chyba taki... Chyba jestem, no, jest to dziwne. Jestem skryty i zagrzeczny, nie? Natal. Nie, znaczy ja się jaram w ogóle, to jest super, wiesz? Bo ja tak... Ja bym chciał być taki przebojowy, wiesz? żeby mieć taką siłę w sobie, żeby tak ludziom podchodzić i tak, wiesz, zdyńki dawać na dzień dobry i po prostu nie, no, pokazywać, ale proszę się, jak się, ale potem choć... tutaj gadamy na szczęście bez nazwiski i no mamy tak, nie, no, oczywiście, z tego, no. Oczywiście. No to się podkłada taka osoba elegancko, koncertowo. Ale dużo jest takich, wiesz, rzeczy, okay. Dużo się dzieje. No, ale ja zawsze powtarzam, że ale jest coś takiego w tej współpracy, mówiliśmy o tej współpracy, że w tej współpracy też jest coś takiego, że wyraźnie czuć klasę, ale powiem ci, że ja na przykład zawsze świetnie, wiesz, czy wspominam współpracę z tobą, czy z Ewką Gawryluk, z Edytą Górniak, z Kaśką Stankiewicz, wiesz, jakby to jest też niesamowite, że ta nowa generacja, wiesz, teraz ludzi, z którymi współpracuję, to nie funkcjonuje już tak, wiesz, nie, okay. Nie. To nie jest takie, że wiesz, że ludzie nawet mówią dziękuję, to jest najczęściej, wiesz, to są odesłane ciuchy przez stylistę albo asystenta, naprawdę. Okay. To jest teraz takie, troszkę się robi bardziej, wiesz, bezosobowe i takie, no to wszystko jest takie trochę po omacku. Tam, ta relacyjność się zaciera trochę, że to się robi instagramowe, wiesz, to się robi instagramowe trochę. No trudno, ale co, możemy biadolić, a możemy przyjąć, że tak jest życie i taki jest świat i tak to teraz i są ci fajni i inaczej to funkcjonuje. Dalej, no, no pewnie. I przyjąć, no wiesz, no, ja pamiętam jak no, już wiele lat temu taka koleżanka starsza ubolewała, że jaka to szkoda, że sztuka epistolografii zanika. Mhm. Że teraz piszemy nie listy, tylko piszemy maile. Mhm. No, co z tego, że będziemy ubolewać? No tak to jest, takie jest życie, wszystko idzie do przodu. Więc oczywiście są dobre i złe strony tego i to w dziwną stronę czasami rzeczywiście zmierza. Taką bezosobową i nierelacyjną, jak mówisz, i to jest chyba słabe, ale trzeba, wiesz, jak to jest w życiu, że to wahadło się w którymś momencie odwróci. Ja tak myślę, że to zawsze jest taka sinusoida i w modach, i w potrzebach, i światopoglądach, w polityce. No, wszystko się zmienia, więc liczę, że gdzieś to ten balans musi wrócić. Mm-hmm. No na pewno. Mam nadzieję, tak. No musimy mieć, to nam pozostaje. Wybierz swój cel i odkryj całą gamę produktów, które pomogą Ci w jego osiągnięciu. Gotowa na pozytywne zmiany w życiu?